5,5 miliona złotych to kwota, jaką wydało nasze miasto na zmodernizowanie lodowiska na poznańskiej Chwiałce. Do tej pory cała infrastruktura lodowiska sprowadzała się do tafli lodu i band odgradzających te tafle od otoczenia. Teraz lodowisko zyskało zadaszenie, co widać już z daleka. Pod zadaszeniem natomiast znalazło się miejsce dla trybun na 300 osób i szatni dla hokeistów. Pierwsi łyżwiarze na lodowisku pojawili się już w połowie października, jednak jazdy testowe wykryły pewne problemy z systemem chłodzącym. Usterkę usunięto i łyżwiarze mogli powrócić na tafle. Oficjalnie lodowisko ma ruszyć już w przyszłą sobotę, 24 listopada. Od 18 do późnych godzin nocnych będzie można nie tylko na łyżwach jeździć. Będzie też można tańczyć, bo zorganizowana ma być tu dyskoteka oraz pokaz świateł. Podczas imprezy obowiązywać jednak będą wejściówki, które będzie można odebrać już od 19 listopada w biurach poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.